Halo, halo, cześć, dzień dobry. Dobrze was widzieć. Dobrze, że jesteście, że wróciliście po majówce. Cieszę się, że ta sala jest pełna. Dobrze jest razem spotykać się, żeby spotykać się z naszym Bogiem, prawda? I dobrze jest śpiewać dla Niego, ogłaszać to, jaki jest wielki w pieśniach uwielbienia, ale dobrze też jest słuchać Jego słowa, dlatego że Słowo Boże buduje naszą wiarę. Czytamy w liście do Rzymian, że wiara bierze się ze słuchania, a tym, czego słuchamy, jest słowo Chrystusa. I właśnie to chcemy teraz robić. Chcemy słuchać wspólnie tego, co Bóg mówi do swojego Kościoła przez Biblię, przez Pismo Święte, co chce nam dzisiaj przekazać. I zaczynamy nową serię. Jako Kościół Dom zaczynamy nową serię kazań, która mówi o darach Jezusa. Nie wiem, czy macie jakieś skojarzenia z tym terminem. Nie chodzi tutaj o mirrę, kadzidło i złoto, czyli dary, prezenty, które dostał Jezus od mędrców, kiedy przyszli go zobaczyć, mędrców ze wschodu. Ale chodzi o konkretnych ludzi w Kościele. I chciałbym, żebyśmy zaczęli to kazanie od przewodniego fragmentu, przewodniego dla tej serii, z listu do Efezjan, z 4 rozdziału. I najpierw werset 8. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiódł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. I później od 11 wersetu. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem jako prawdomówni w miłości rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Paweł mówi tutaj o ludziach, którzy pełnią konkretne funkcje w Kościele, w ciele Chrystusa i którzy są darami dla Kościoła, darami dla tego ciała. I niektórzy ludzie, niektórzy bibliści, kaznodzieje zaliczają te dary do darów Ducha Świętego, ale czytamy tutaj wyraźnie, że są to dary od Jezusa, konkretnie od Jezusa dla Jego Kościoła. I tymi darami są ludzie. Są to pastorzy, apostołowie, nauczyciele, ewangeliści, prorocy. I ci ludzie są darami dla Jezusa, darami Jezusa dla Kościoła, danymi w tym celu, żeby wyposażać Kościół, żeby wyposażać chrześcijan, żeby wyposażać świętych do wykonywania zadań. Do wykonywania zadań, które Jezus ma dla każdego wierzącego, dla każdego świętego, który jest w Kościele. A ci ludzie, tych 5 służb, 5 kategorii ludzi, których Jezus daje Kościołowi, są w Kościele po to, żeby wyposażać, żeby szkolić, żeby uczyć świętych, każdego z nas, żeby właśnie mogli te zadania wykonywać. Na początku jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnych rozważań, mam konspekt tego kazania, żebyście może zobaczyli sobie, jak ono będzie wyglądało, żeby może to zobaczyć wizualnie, może główne myśli wam lepiej zapadną w pamięć. Także proszę o wyświetlenie tego konspektu. Główną myślą tej serii jest właśnie to, co już powiedziałem, że Jezus daje konkretnych ludzi jako dary dla swojego Kościoła, apostołów, ewangelistów i tak dalej, by wyposażali do służby. I to kazanie, które dzisiaj chcę powiedzieć, którym chcę się dzisiaj podzielić, skupi się na apostołach. I apostoł to jest taka osoba, która przygotowuje świętych, która przygotowuje Kościół do
tego, żeby wypełniać powołanie, żebyśmy jako pojedynczy wierzący mogli wypełniać swoje powołanie, które Bóg nam daje, każdemu z nas. Każdego Bóg chce gdzieś posłać, z czymś wysłać, z jakimś zadaniem, ale nie każdy jest apostołem. I pomiędzy aktem powołania przez Boga, a aktem posłania, czyli momentem, kiedy mamy wypełnić nasze powołanie, jest proces przemiany. Proces przemiany, której Bóg w nas chce dokonywać poprzez relacje, poprzez zarządzanie i poprzez przywództwo. Te trzy punkty rozwinę. I w końcu myśl, która kończy to kazanie, że wytrwałość w procesie przemiany jest konieczna, żebyśmy mogli wypełnić swoje powołanie, to, co Bóg nam powierza. I to, co już powiedziałem na temat tych pięciu kategorii darów ludzi, których Bóg daje Kościołowi jako prezenty, tutaj bardzo istotne jest to, że ci ludzie wyposażają. To znaczy, nie oni sami mają robić wszystko, to znaczy nie oni sami mają robić całe duszpasterstwo, prowadzenie ludzi, głoszenie, nauczanie, prorokowanie i tak dalej, wypełnianie pewnych zadań na zewnątrz, głoszenie Ewangelii. Do tego jesteśmy powołani wszyscy, każdy święty. Nie każdy jest prorokiem, ewangelistą, nauczycielem i tak dalej. To są konkretne funkcje, konkretne urzędy w Kościele. I ludzie, którzy je mają, którzy spełniają te funkcje w Kościele, wyposażają każdego z nas, żebyśmy mogli robić właśnie te rzeczy. To znaczy, jeśli masz niewierzącego przyjaciela i zaprosisz go do Kościoła i on będzie chciał przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to nie musisz prosić pastora, żeby go w tym poprowadził. Możesz to zrobić sam, dlatego że będąc tutaj od jakiegoś czasu w Kościele, już na pewno wiesz mniej więcej, jak poprowadzić osobę w takiej modlitwie. Nie musisz zastanawiać się co do kierunku dla twojego życia. Nie musisz iść do proroka, żeby on powiedział ci, jaką masz podjąć decyzję co do przyszłości, dlatego że sam możesz prorokować, możesz sam odbierać od Boga kierunek co do przyszłości twojego życia. Nie musisz zawsze odsyłać ludzi, którzy mają pytania do osoby, która jest kaznodzieją, nauczycielem w twoim kościele, tylko kiedy słuchasz już od jakiegoś czasu nauczań tego, co jest mówione podczas kazań, już sam możesz przekazywać pewne prawdy ludziom, sam możesz to tłumaczyć. I właśnie to robią ci ludzie, apostołowie, ewangeliści, prorocy, przygotowują nas, żebyśmy wszyscy mogli być posłani i wypełniać swoje powołanie, mogli głosić Ewangelię, mogli nauczać, mogli prorokować i tak dalej. Nie każdy jest apostołem, nauczycielem, pastorem, ale każdy jest powołany, każdy jest posłany, każdy może prowadzić ludzi do Chrystusa, każdy może nauczać. Być może nie w taki sposób, jak ja w tym momencie ze sceny, ale w pewnym formacie i w pewnym zakresie. I dzisiaj skupiamy się na apostołach, na ludziach, którzy wyposażają świętych, wyposażają Kościół, żeby wypełniać swoje powołanie, żeby każdy z nas mógł wypełnić swoje powołanie. I przejdźmy po prostu do Biblii. Co Biblia, co Nowy Testament mówi na temat apostołów? Czytamy w Ewangelii Łukasza 9:1-2. Jezus zwołał 12, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Czytamy tutaj o 12 uczniach Jezusa, którzy w kolejnym wersecie, kilka wersetów dalej, w Ewangelii Łukasza 9:10 zostali nazwani apostołami. Po powrocie apostołowie dokładnie opowiedzieli Jezusowi o wszystkim, czego dokonali. Wtedy zabrał ich ze sobą i usunął się na odludne miejsce niedaleko miasta zwanego Betsaidą. To znaczy, czytamy o konkretnych ludziach, którzy mają tą funkcję, mają ten urząd w Kościele apostołów, ale to nie znaczy, że
inni, którzy nie pełnią tego urzędu, nie są posłani, nie są posłani przez Boga do wykonywania różnych zadań. Wręcz przeciwnie. Czytamy w Ewangelii Łukasza 10:1. Potem Pan wyznaczył innych 72 ludzi i rozesłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejsca, gdzie sam zamierzył się udać. To znaczy, tych 72 ludzi nie było apostołami, ale też zostali posłani i to nawet z bardzo podobnym zadaniem jak tych 12 apostołów. I z greckiego apostoł to znaczy po prostu właśnie osoba, która jest posłana, czyli tutaj ta funkcja, którą ma apostoł, jest związana z posłaniem, z pewnym powołaniem i wyjściem do kogoś z jakimś konkretnym zadaniem, z jakimś konkretnym przesłaniem, wiadomością. Tak więc niektórzy w Kościele są apostołami, a wszyscy są posłani. I to słowo, które mówi o posłaniu jako czynności, jako czasowniku, też brzmi podobnie do tego apostolos, czyli apostoł po grecku, a apostoleo, czy coś w tym stylu, to jest czasownik, który mówi o posłaniu. Każdy z nas jest posłany, ale nie każdy jest apostołem. I bardzo ciekawe jest to, co czytamy o powołaniu i posłaniu w Biblii. To znaczy widzimy momenty w Biblii, w Piśmie Świętym, kiedy Bóg powołuje ludzi do konkretnych zadań, czyli chce, żeby jako posłani spełnili jakąś misję. Ale od momentu, kiedy im mówi o tym, co by chciał, żeby zrobili, o pewnym zadaniu, pewnej wizji dla nich, do chwili, kiedy rzeczywiście mają z tym wyjść i to zrobić, często mijał bardzo długi czas. I to był czas, który Bóg przeznaczał na przygotowanie tych ludzi, których powołał, na przemianę, która miała się w nich dokonać. Nawet Jezus, kiedy był tutaj na ziemi, przeszedł przez taki proces. Czytamy o Jezusie, że zaczął swoją służbę publicznego głoszenia, Ewangelii, uzdrawiania chorych, wyganiania demonów i tak dalej, kiedy miał 30 lat. I z tego wyciągamy wniosek, że przez kilkanaście lat wcześniej, to znaczy od momentu, kiedy jako żydowski chłopiec był już uznawany za zdolnego do pracy, mniej więcej 12-13 lat, taki wiek, do momentu, kiedy zaczął tą publiczną służbę, minęło około 18 lat. I to był ten czas przygotowania dla Jezusa w ciele, dla Jezusa człowieka, do wykonania służby, do wykonania tego powołania, które dał mu Bóg, które Bóg włożył w jego serce. Możesz dzisiaj powiedzieć, ja mam powołanie, żeby głosić Ewangelię na wielkich krucjatach, jak Billy Graham. Ja mam powołanie, żeby głosić do tysięcy ludzi wspaniałe kazania. Ja mam powołanie, żeby robić wielkie i wspaniałe rzeczy. I bardzo możliwe, że Bóg wkłada to w twoje serce. Ale każdy ma powołanie. Każdy jest powołany przez Boga. Tylko nie każdy chrześcijanin przechodzi proces przygotowania, po którym dopiero Bóg zaczyna się przyznawać i zaczyna nas i nas posyła, żebyśmy rzeczywiście wykonali w Jego mocy, w Jego odpowiednim czasie, razem z Duchem Świętym, to powołanie, które On włożył wcześniej, już dużo wcześniej w nasze serce. I nie jest to nic odkrywczego, nie jest to nic nowego, o czym mówię, dlatego że podobnie było w przypadku innych bohaterów Biblii. Abraham. Bóg dał mu taką wizję na niego. Dał mu powołanie, żeby być ojcem wielu narodów. Abraham miał być ojcem wielu narodów. Ale od momentu, kiedy Bóg mu to powierzył, do momentu, kiedy rzeczywiście to się zadziało, to znaczy kiedy dostał syna obietnicy, Izaaka, minęło wiele lat. Chyba 15 lat, już nie sprawdziłem tak dokładnie, ale coś koło tego. Mojżesz został powołany, żeby uwolnić, żeby wyzwolić Izraela, żeby wyzwolić swój naród. Ale spędził wcześniej 40 lat na pustyni jako pasterz. Spędził 40 lat z owcami, pasąc te owce, zanim Bóg powierzył mu swój lud, swój naród, żeby mógł go paść, żeby mógł go prowadzić.
I od momentu, w którym Bóg coś wkłada w nasze serce, wkłada powołanie w nasze serce, do tego momentu rzeczywistego posłania, kiedy Bóg mówi, to jest ten czas, idź i zrób to, co ci powierzam i do czego cię przygotowałem, pomiędzy tymi dwoma momentami będziemy mieli pokusę, żeby o własnych siłach wytworzyć ten moment posłania, wytworzyć ten moment, kiedy mamy już iść i wypełniać swoje powołanie. Będziemy z tak zwanego ciała, Biblia mówi o ciele, będziemy chcieli z ciała wytworzyć ten moment posłania, czyli o własnych siłach, według naszych własnych pomysłów, a nie z ducha, czyli nie z tego, co rzeczywiście Bóg zaplanował dla naszego życia, będziemy chcieli zacząć wypełniać swoje powołanie. I o tym też czytamy w Biblii. Bohaterowie biblijni są niezawodni co do tego, żeby pokazać nam właściwy kierunek, ale też błędy, ale też pewne potknięcia, też pewne falstarty. I Abraham był powołany, żeby zostać ojcem wielu narodów. To znaczy, oznaczało to, że musiał mieć chociaż jedno dziecko, chociaż jednego syna. I czekał, i czekał, i nie mógł już się doczekać. Nie mógł spłodzić tego potomka ze swoją żoną Sarą, więc razem z żoną postanowili, żeby służąca Sary została taką tak zwaną nałożnicą, czyli drugorzędną żoną Abrahama i żeby z nią Abraham wyprodukował tego potomka, który miał być początkiem tych wielu narodów, o których Bóg mówił w swoim powołaniu. Mojżesz wiedział, że jest powołany, żeby wyzwolić Izraela od władzy Egipcjan, wyzwolić ich z niewoli i postanowił, że zrobi to jeden Egipcjanin po drugim. To znaczy, że zacznie zabijać kolejnych Egipcjan. Zaczął od jednego Egipcjanina, zabił go w celu uwolnienia swoich ludzi, Izraela, ale potem widzimy, że musiał uciekać, że to nie było rzeczywiście to, co Bóg zaplanował. To nie był ten moment posłania, żeby wypełnić powołanie. I tak samo będzie w naszym życiu. Będą momenty pokusy, żeby dobre rzeczy, które Bóg wkłada w nasze serce, zrobić w nieodpowiednim czasie, bez przygotowania, bez błogosławieństwa społeczności, przywódców, liderów tej społeczności, w której jesteśmy, żeby wyprodukować ten moment posłania z samych siebie i o własnych siłach zacząć próbować z tym naszym powołaniem. Żeby tak usystematyzować to nauczanie, te myśli o tym, że każdy z nas jest powołany, że musimy doczekać do tego momentu posłania przez Boga, żeby wypełnić powołanie, chciałbym, żebyśmy się skupili na jednym z apostołów, na Pawle. Czytamy o nim w Dziejach Apostolskich, potem czytamy bardzo wiele listów, które Paweł napisał do kościołów, które w większości do tych, które on sam założył jako apostoł. Czytamy bardzo szeroko o życiu Pawła i możemy dużo z tego wziąć do swojego życia. A propos tego powołania i posłania i a propos procesu przygotowania, przez jaki Bóg chce nas przeprowadzić. I zacznijmy od listu do Rzymian 1:1. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany jako apostoł, przydzielony do głoszenia Bożej dobrej nowiny. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy Paweł był apostołem, no bo przecież nie był jednym z 12 apostołów, których Jezus powołał, będąc tutaj na ziemi, to tutaj jest odpowiedź. Paweł był apostołem i apostołami nie jest tylko tych 12 ludzi, których Jezus powołał podczas swojego ziemskiej wędrówki, ale apostołowie byli powoływani potem przez Boga i tak samo jest dzisiaj. Dzisiaj też możemy mówić o apostołach w Kościele i Paweł był wyjątkowym apostołem, jednym z
filarów Kościoła w tamtym czasie i człowiekiem, który stworzył dużą część Nowego Testamentu, który miał niesamowite, głębokie objawienie od Boga. I Paweł został powołany w pewnym momencie, chociaż był wrogiem Ewangelii, był wrogiem Jezusa Chrystusa, wrogiem Kościoła, został w pewnym momencie powołany, Bóg objawił mu się, Jezus Chrystus objawił mu się w ponadnaturalny sposób i powołał go do konkretnego zadania. Paweł oczywiście po tym objawieniu uwierzył w Ewangelię, stał się wierzący, stał się świętym w Chrystusie. I o tym momencie, kiedy Paweł został powołany, czytamy w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale i 15 werset mówi takie słowa. Pan jednak powiedział do niego, i tutaj jest mowa o Ananiaszu, o wierzącym w Damaszku, tak, w Damaszku, którego Jezus posłał zaraz po tym, jak Paweł miał objawienie, żeby Ananiasz pomodlił się o Pawła, żeby został uzdrowiony z takiego niedowidzenia, którego się nabawił podczas tego ponadnaturalnego objawienia, którego doświadczył. Pan jednak powiedział do niego, idź, gdyż ten człowiek jest moim wybranym naczyniem. On zaniesie moje imię przed pogan, królów i synów Izraela. I tutaj czytamy o bardzo konkretnym powołaniu Pawła, że miał zanieść wiadomość, zanieść przesłanie Bożej Ewangelii do innych narodów, poza Izrael, co było w tamtym czasie rewolucyjne. Miał zanieść moc imienia Jezus przed pogan, królów, ale też przed synów Izraela. Jeśli chodzi o ten proces przygotowania, proces przemiany, o którym czytamy też bardzo wyraźnie w Biblii, pomiędzy powołaniem a posłaniem, to są to trzy rzeczy, których Bóg używa, których Duch Święty używa, żeby nas przygotować. To są różnego rodzaju relacje, to jest zarządzanie w naszym życiu i to jest nasz stosunek do przywództwa. I na przykładzie Pawła powiedzmy sobie najpierw o relacjach. Jakie on miał. Dzieje apostolskie 9:26-28. Po przybyciu do Jerozolimy Saul starał się przyłączyć do uczniów. Wszyscy się go jednak bali. Nikt nie chciał uwierzyć, że stał się uczniem. Dopiero Barnaba go przygarnął. Zaprowadził go do apostołów, opowiedział im, jak to w drodze Saul zobaczył Pana, jak Pan do niego przemówił i jak w Damaszku śmiało przemawiał w imieniu Jezusa. W ten sposób Saul znalazł się w ich kręgu, poruszał się swobodnie po Jerozolimie i odważnie występował w imieniu Pana. Widzimy Pawła, wcześniej Saula, ale Jezus zmienił mu imię na Pawła. Widzimy go, kiedy otrzymał powołanie, żeby zanieść Ewangelię do innych narodów. Widzimy ten moment bardzo wyraźnie. Ale Paweł nie poszedł od razu, nie kupił sobie biletu Ryanaira z Tel Awiwu do Aten, żeby zacząć od razu ewangelizację Europy, tylko widzimy, że najpierw nawiązał relacje z Kościołem, poszedł do najlepszego możliwego miejsca, w którym mógł zostać przygotowany do tego posłania, jakie Bóg dla niego zaplanował. Wrócił do Jerozolimy z Damaszku i starał się nawiązać relacje z Kościołem w Jerozolimie. Tam byli apostołowie Jezusa Chrystusa, tam byli ci, którzy znali Go, kiedy był tutaj na ziemi. To było najlepsze możliwe miejsce. I Saul, Paweł, już w tamtym momencie Paweł, postanowił zakorzenić się w tej społeczności. Miał pewne problemy, bo ludzie nie chcieli uwierzyć, że się naprawdę narodził na nowo, że stał się chrześcijaninem. Udało mu się i stał się częścią społeczności, żeby tam zostać przygotowanym, żeby tam zostać wyszkolonym. Nie tylko co do umiejętności, ale też co do charakteru, który był mu potem niezbędny, żeby wypełnić swoje powołanie. I czytamy z Biblii, czytamy w Piśmie Świętym, że zajęło to Pawłowi 14 lat. Od momentu powołania do momentu, kiedy zaczął swoją pierwszą wyprawę misyjną. Czytamy w Dziejach Apostolskich o trzech podróżach misyjnych Pawła. A więc do momentu, kiedy Paweł zaczął pierwszą wyprawę misyjną,
minęło 14 lat. 14 lat, kiedy Paweł był w konkretnej społeczności. Najpierw to była Jerozolima, potem to była Antiochia. Kiedy był z ludźmi, którzy go kształtowali. I tak wygląda powołanie do konkretnej służby, na konkretną funkcję w Kościele. Inaczej niż to ma miejsce w biznesie, w świecie, w różnych instytucjach, w naszym codziennym życiu, gdzie bez relacji z osobą ona jest zatrudniana przez szefostwo, zostaje mu, tej osobie powierzona pewna odpowiedzialność, pewien autorytet i po prostu szef liczy na to, że ten nowo zatrudniony pracownik da sobie radę, że rzeczywiście jest odpowiednią osobą na to miejsce. Ale tak nie jest w Kościele. W Kościele widzimy inny schemat, też na przykładzie Pawła. Zaczyna się od relacji. Zaczyna się to wszystko od relacji. Możemy wyświetlić ten schemat. Relacji, którą budujemy jako nowe osoby, nowi ludzie w Kościele, nowi wierzący, ze społecznością, z liderami, z przywództwem tej społeczności. W tej relacji budujemy obopólne zaufanie. Kiedy to zaufanie zostało zbudowane, wtedy ten nowy wierzący może otrzymać pewną odpowiedzialność, pewne pojedyncze zadania. A jeśli temu podoła, to dopiero wtedy jest mu powierzana konkretna służba, konkretna funkcja, urząd, jakkolwiek to nazwiemy, pewien obszar, którym ma się w tym Kościele zaopiekować. A kiedy następuje to powierzenie, Bóg do tego się przyznaje i nadaje też autorytet do pełnienia tej roli wybranej osobie. I ta relacja jest niezwykle ważna. Relacja z całą społecznością, relacja z ludźmi, którym mamy usługiwać, relacja z przełożonymi, z przywódcami Kościoła, po to, żebyśmy rzeczywiście mogli dobrze wypełniać służbę, którą dostaliśmy, która została nam powierzona. Jest to niezwykle ważne i mogę to powiedzieć ze swojego doświadczenia. Ja postanowiłem jakoś 6 lat temu zakorzenić się. Mniej więcej prawie od razu jak znalazłem się w Warszawie, zacząłem tutaj studia, to postanowiłem wybrać społeczność, konkretny kościół i to był Kościół Dom. I zacząłem budować relacje tutaj ze wszystkimi domownikami, z przywódcami, liderami, pastorami tego kościoła. I ta relacja właśnie poprowadziła mnie do tego, że na przykład w tym momencie jestem tutaj na tej scenie i mówię kazanie, do tego, że mogę prowadzić spotkania dla studentów i młodych dorosłych, Petry. Tak więc wiedziałem, tak naprawdę miałem gdzieś tam w sercu takie powołanie, taką myśl, że chciałbym głosić, że chciałbym mówić kazania, że chciałbym nauczać już od dłuższego czasu. Ale nie postanowiłem gdzieś tam, jak taki partyzant, zaczynać nagrywać kazań, wrzucać je na YouTube'a czy coś w tym stylu. Zacząłem od zakorzenienia, od nawiązania relacji z konkretną społecznością. Nie gdzieś tam z globalnym ciałem Chrystusa, uczestnicząc tylko online we wszystkich możliwych nabożeństwach, ale nawiązując relacje, w których ludzie mogą mówić do mojego życia, w których mogę być kształtowany, w których mogę się uczyć. I tak to wygląda. W Księdze Przysłów 27:17 czytamy: żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy człowiek. I właśnie dlatego potrzebne są nam relacje, żeby wypełnić nasze powołanie. Dlatego, że tylko w relacji z drugim człowiekiem Bóg ukształtuje nas, nasz charakter, do takiego kształtu, jaki jest potrzebny, żebyśmy mogli wypełnić swoje powołanie. Drugą rzeczą, której Duch Święty używa, żeby nas kształtować, jest zarządzanie, jest obszar zarządzania. Dalej czytamy o Pawle w Dziejach Apostolskich 11, 27-30. W
tych zaś dniach przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy. Jeden z nich imieniem Hagabos zapowiedział pod wpływem ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też za panowania Klaudiusza. Co do uczniów natomiast, tyle na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. Zgodnie z postanowieniami posłali je starszym za pośrednictwem Barnaby i Saula. Czytamy tutaj, że Paweł i Barnaba, jego przyjaciel, dostali pierwsze zadanie, pierwsze takie posłanie, pierwsze zadanie, z którym zostali posłani przez społeczność, w której w tamtym czasie byli członkami, w której byli zakorzenieni, czyli kościół w Antiochii, jako zaniesienie pieniędzy. To było po prostu przetransportowanie zebranej zbiórki pieniędzy z Antiochii do Jerozolimy. I to oznacza, że ta społeczność w Antiochii, jej przywódcy musieli mieć pewne zaufanie co do Pawła i Barnaby, co do tego, że dobrze zarządzają pieniędzmi, że ich gdzieś tam nie zdefraudują po drodze. I każdy z nas ma zasoby, którymi zarządza w swoim życiu. Bóg jest właścicielem wszystkiego, co mamy. Naszego życia, naszego ciała, pieniędzy, czasu. To wszystko należy do Boga, ale On daje nam to w zarząd. To znaczy do tego, żebyśmy nie jako właściciele, ale jako osoby z odpowiedzialnością powierzoną przez właściciela obracali tym, zajmowali się tym, opiekowali się tym na co dzień. I to, w jaki sposób zarządzamy tymi zasobami, które daje nam Bóg, warunkuje to, czy przygotowujemy się, czy jesteśmy kształtowani, żeby wypełniać powołanie, jakie Bóg ma dla naszego życia. Takimi zasobami, które każdy bez wyjątku ma w swoim życiu, są pieniądze, czas i energia. Pieniędzy z biegiem czasu jest coraz więcej w życiu, miejmy taką nadzieję przynajmniej. Czasu każdy ma tyle samo, niezależnie od wieku, niezależnie od pozycji i od zawodu, i energii, każdy niestety ma coraz mniej. Ja oczywiście nic o tym jeszcze nie wiem, dlatego że jestem bardzo młody, ale słyszałem, że z biegiem czasu, z upływem lat tej energii jest w człowieku coraz mniej. I musimy się każdym z tych zasobów nauczyć dobrze zarządzać po to, żeby wypełnić to powołanie, które Bóg nam przeznaczył. W tym, co powiedziałem, mieści się też zarządzanie naszą dietą, tym, co jemy, generalnie naszym zdrowiem, czyli czy się ruszamy, czy uprawiamy jakiś sport. Musimy nauczyć się dobrze zarządzać takimi rzeczami, które są tak jakby blisko nas. One nie są naszą własnością, ale są naszą po prostu osobistą odpowiedzialnością po to, żeby Bóg mógł powierzyć nam to, co jest najcenniejsze, powierzyć nam prawdziwą wartość, czyli ludzi. Ludzi, do których chce nas posłać, ludzi, których dotyczy nasze powołanie. Jeśli nie nauczymy się dobrze zarządzać na przykład pieniędzmi, to Bóg, które nie są jakąś wielką wartością w takim ostatecznym rozrachunku, to Bóg nie powierzy nam tej prawdziwej wartości, tego, co jest dla Niego najcenniejsze, tego, za co oddał własne życie, czyli ludzi. Dlatego zarządzanie jest tak bardzo istotne, żebyśmy dobrze nauczyli się zarządzać. I wreszcie przywództwo, trzecia rzecz, przez którą Bóg chce kształtować nas. Przywództwo. W Dziejach Apostolskich 12:25 czytamy: Barnaba zaś i Saul po spełnieniu posłannictwa wrócili z Jerozolimy, zabierając przy tym ze sobą Jana, zwanego Markiem. To znaczy, że spełnili to jedno zadanie, z którym zostali posłani, i wrócili. Nadal byli w częścią społeczności, nadal byli pod autorytetem starszych, pod autorytetem przywódców kościoła w Antiochii. I kolejny rozdział Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, Dzieje Apostolskie 13:2-4. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział:
Oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Czytamy tutaj o powołaniu, które nastąpiło kiedyś w przyszłości. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili, czyli inaczej wysłali, zostali posłani. Oni więc wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Wtedy zaczęła się pierwsza podróż misyjna Pawła. I czytamy tutaj, wyciągamy z tego fragmentu to, że bardzo ważny jest w naszym procesie przygotowania do wypełnienia powołania nasz stosunek do autorytetów, do Bożych autorytetów. To, czy kiedy jesteś częścią społeczności, szanujesz przywódców, szanujesz jej liderów, szanujesz jej pastorów. Czytamy tutaj, że w tym momencie, kiedy pobudzeni przez Ducha Świętego ludzie ze społeczności, starsi tej społeczności nałożyli ręce na Barnabę i Pawła, to znaczy to było takie oficjalne powierzenie im tego urzędu apostołów, żeby już rzeczywiście zaczęli to powołanie, do którego Bóg ich wcześniej przeznaczył, że w tym momencie, kiedy ludzie ich powołali, posłali, już wysłali na tą misję, w tym samym momencie Duch Święty wysłał Barnabę i Pawła. To był ten sam moment. To jest bardzo istotne, żebyśmy nie byli takimi buntownikami, nie byli takimi partyzantami, że jeśli jesteś gdzieś tam w społeczności i czujesz, że masz powołanie do robienia czegoś, to niezależnie od wszystkich, na twoich zasadach i na twoich warunkach już zaczniesz realizować to twoje powołanie. Jeśli to jest na przykład ewangelizacja, to jeśli pastor się nie zgodzi, żeby co tydzień Kościół się spotykał gdzieś tam na zewnątrz i głosił Ewangelię z głośników, to ty sam to zrobisz. Jak ten partyzant. Zabierzesz głośniczek, JBL, będziesz puszczał uwielbienie i głosił Ewangelię. Tak to nie wygląda w Bożym modelu. Żebyśmy bez uwzględniania zdania, bez uszanowania pewnych autorytetów, które są Bożym pomysłem w naszym życiu, Bożym pomysłem w Kościele, realizowali swoje powołanie. Widzimy w życiu Pawła i Barnaby, że byli poddani autorytetom, przywódcom Kościoła i że dopiero wtedy wyruszyli na swoją misję, zaczęli wypełniać zadania apostołów, kiedy Duch Święty pobudził społeczność, pobudził starszych w Antiochii i oni ich wysłali. I oni razem z Duchem Świętym postanowili, że to jest ten czas. Każdego z nas Bóg chce posłać. Chce posłać w konkretne miejsce, żebyśmy zrobili coś konkretnego, zanieśli konkretne przesłanie do konkretnych osób. W życiu każdego z nas jest takie powołanie. To może być powołanie do, i to jest z pewnością powołanie do bycia światłem, do bycia świadkiem Jezusa Chrystusa w tym miejscu, w którym jesteś. Dla ludzi w twoim miejscu pracy, w twojej branży, w twojej szkole, w twoim sąsiedztwie, w twojej rodzinie. Bóg chce chce, żebyś zaniósł tam Jego światło. Ale pytanie, czy przejdziesz ten proces przemiany? Czy pozwolisz Bogu, żeby kształtował cię? Czy pozwolisz Duchowi Świętemu, żeby używał relacji, zakorzenienia w społeczności? Tego, w jaki sposób zarządzasz i tego, jak traktujesz Boże autorytety, żeby ukształtował cię, żeby od momentu powołania dojść zwycięsko do tego momentu posłania i razem z Duchem Świętym zrealizować to, co Bóg włożył ci w serce. Nie jest to z pewnością łatwe. Mogę powiedzieć z doświadczenia, że nie jest to z pewnością łatwe, że czasami są chwile, kiedy by już się chciało, żeby
był już ten czas, żeby zacząć działać, żeby na przykład zacząć głosić do ludzi, tak, ze sceny i tak dalej. Może w twoim życiu to jest wyjechanie gdzieś na misję. Może w twoim życiu to jest założenie jakiegoś konkretnego stowarzyszenia lub fundacji, które będzie odpowiadało na konkretne potrzeby ludzi, jednocześnie głosząc Ewangelię, wskazując na Jezusa Chrystusa. Dla każdego z nas to będzie coś innego. Ale nie ma sensu produkować tego momentu startu, tego momentu, kiedy Bóg chce, żebyśmy zaczęli wypełniać swoje powołanie. Nie ma sensu działać o własnych siłach, dlatego że po prostu nie dojdziemy do celu i tylko narobimy po drodze bałaganu. Tak jak na przykład Mojżesz, który chciał już teraz wyzwolić swój naród, Izraela, i niepotrzebnie, zupełnie głupio pozbawił człowieka, Egipcjanina, życia, co nie było Bożą wolą, i potem musiał ukrywać się, uciekać z Egiptu. Chciałbym zaprosić już osobę, która będzie przygrywać na pianinie. Chciałbym, żebyśmy powoli wchodzili w taką atmosferę modlitwy, refleksji. Kolejnym aspektem tego przygotowania, jakie Duch Święty prowadzi w naszym życiu, przygotowanie nas przez Ducha Świętego do wypełnienia powołania, jest to, jak Bóg wykorzystuje ciężkie doświadczenia, jak Bóg wykorzystuje ciężkie chwile w naszym życiu, żebyśmy mogli usłużyć tym, którzy przychodzą przez podobne chwile, przez podobne doświadczenia. Często nie rozumiemy tego, co się dzieje w naszym życiu. Często zastanawiamy się, dlaczego, zadajemy sobie pytania, kiedy spotykają nas trudności, mniejsze lub większe. I nie chcę teraz powiedzieć, że Bóg zaplanował te trudne chwile w twoim życiu, że jakby On jest autorem tych trudnych rozdziałów w twoim życiu, że to jest Jego doskonałą wolą. Ale On każdej z tych złych rzeczy, które cię spotykają, chce użyć. Chce użyć, dlatego że czytamy w liście do Rzymian 8:28, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Jeśli coś takiego trudnego dzieje się w twoim życiu, to bardzo jest możliwe, że jeśli razem z Duchem Świętym przez to przejdziesz, to będziesz mógł pomagać ludziom, którzy przechodzą przez to samo. Że będziesz mógł być posłany do tych ludzi, żeby zanosić im światło. Jezusa Chrystusa, nadzieję. Tak zrobił Jezus. Dokładnie tak zrobił Jezus. Na tym polegała Jego misja. Zgodził się. Boży plan konkretnie dla Jezusa był taki, żeby przeszedł bardzo trudne chwile. Samo to, że Jezus stał się człowiekiem, zszedł na tę ziemię, żył w ciele, w tym niedoskonałym, słabym, skażonym ciele, w tym niedoskonałym, pełnym bólu i cierpienia świecie. To było wielkim poświęceniem Jezusa. Jezus przychodził przez trudne doświadczenia, przychodził przez pokusy, przychodził przez próby, zmagał się z wieloma rzeczami. Wreszcie zmierzył się z największym wyzwaniem, jakie kiedykolwiek stanęło przed człowiekiem, jakimkolwiek człowiekiem. Wziął na siebie wszystkie winy wszystkich ludzi ze wszystkich wieków. Stał się grzechem zamiast nas, żebyśmy my mogli stać się Bożą sprawiedliwością. Jezus Chrystus przeszedł przez te ciemne miejsca, przez te ciemne doświadczenia po to, żeby móc pomagać nam. Jezus przeszedł to, żeby być naszym arcykapłanem. Czytamy w liście do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my,
z wyjątkiem grzechu. Jezus przeszedł bardzo trudne chwile. Jezus przeżył coś, co jest największą tragedią, jaką może spotkać człowieka, to znaczy odwrócenie, oddzielenie od Boga. Bóg na chwilę odwrócił swoją twarz, Ojciec na chwilę odwrócił się od Syna, żeby On doświadczył piekła zamiast nas. Jezus zrobił to po to, żeby być doskonałym arcykapłanem, żeby w doskonały sposób wypełniać to powołanie, jakie Bóg Ojciec dla Niego zaplanował, żeby być arcykapłanem, żeby złożyć doskonałą ofiarę za Ciebie i za mnie, złożyć ofiarę z własnej niewinnej krwi, z własnego niewinnego życia i żeby potem wstąpić do nieba, żeby być w niebie i wstawiać się za nami. Jezus jest w niebie, jest jako arcykapłan i możemy do Niego przychodzić z każdą trudnością. W każdym momencie próby, trudności, pokusy możemy z ufnością, w pełni przekonani, że On nam pomoże, możemy biec do tronu łaski, żeby znaleźć tam potrzebne łaskę i miłosierdzie. Tak czytamy też w liście do Hebrajczyków. Dziś przeżywamy pamiątkę tego, co zrobił Jezus. Tego, że On nie cofnął się przed trudnymi doświadczeniami, które były na Jego drodze, a które były częścią tego procesu przygotowania. I dzisiaj zachęcam Cię do tego samego, kiedy będziemy zaraz wspólnie jeść chleb i pić wino, które przypominają nam o doskonałym, niewinnym życiu Jezusa Chrystusa, które oddał za nas, oddał za mnie, za Ciebie osobiście. Kiedy będziemy to wspominać, podejmij taką decyzję, żeby być wytrwałym, być wytrwałą w procesie przemiany, w procesie przygotowania. Bóg wkłada w Twoje serce powołanie do wspaniałych rzeczy. Wypełniać Boże powołanie jest najlepszą rzeczą, jaka może się przytrafić człowiekowi, bo po prostu robisz to, do czego zostałeś stworzony. To, do czego Bóg Cię zaplanował, zanim jeszcze się urodziłeś. Wykonywaniu tego przez talenty, z użyciem osobowości, którą masz od Niego. Ale trzeba każdemu z nas trzeba wytrwać. Wytrwać w tym procesie przemiany, żeby w pełni wykonać to Boże powołanie. Dlatego podejmij dzisiaj tę decyzję, żeby wytrwać, żeby być zakorzenionym w Kościele. Chociaż bycie z ludźmi, z niedoskonałymi ludźmi, zawsze prędzej czy później sprawi Ci ból, zawsze prędzej czy później ktoś Cię urazi, zawsze prędzej czy później będziesz miał powód do wybaczenia komuś. Ale taka jest Boża wola. Taki jest Boży doskonały plan. Żebyśmy byli na dobre i na złe ze sobą, żebyśmy mogli szlifować się, szlifować swój charakter, uczyć się od siebie nawzajem, też konkretnych umiejętności. Zdecyduj, żeby dobrze zarządzać tym, co Bóg daje do Twojego życia, Twoimi pieniędzmi. Zdecyduj co miesiąc oddawać konkretny procent z Twoich dochodów, oddawać dziesięcinę, dawać ofiary, dawać nawet ponad to. Zdecyduj wyznaczać codziennie czas na spotkania z Bogiem, na modlitwę, na Biblię. Zdecyduj, żeby być na spotkaniach Kościoła, w niedzielę i w tygodniu. Znajdź swoje miejsce, znajdź swoją grupę. Petre, Młodzieżowy Dom Kultury, spotkania domowe. Zdecyduj, żeby być poddanym pod autorytet. Że kiedy chcesz działać w kierunku Twojego powołania, to rób to z błogosławieństwem Twojej społeczności, jej liderów, jej pastorów. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się.
zanim, a może w trakcie już, kiedy wolontariusze będą roznosić chleb i wino, ja chciałbym pomodlić się o was. Chciałbym, żebyście już wstali, o nas wszystkich. Bardzo potrzebuję takiej Bożej siły, Bożej mądrości, żeby wytrwać w tym wszystkim, co mnie przygotowuje do wypełnienia tej pełni Bożego powołania. I o to samo chcę się pomodlić dla każdego z nas. Dobry Boże, tak bardzo dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś dobrym Ojcem. Ty jesteś najlepszym Ojcem, Panie. I Ty nie masz dla nas, o nas żadnych złych myśli, Panie. Ty nie masz dla nas złych planów, Boże. Ty masz dla nas najlepsze przeznaczenie, najlepsze powołanie, Panie, i najlepszy moment jego realizacji. Najlepszy moment, kiedy chcesz nas posłać z tym powołaniem. I to, że po drodze są trudne dla nas rzeczy, które nas przygotowują do tego, to nie oznacza, że Ty jesteś zły, Panie. To nie oznacza, że to, co jest Twoim planem dla naszego życia, jest nieatrakcyjne, jest złe i Ty nas nie kochasz. Wręcz przeciwnie, Panie. Czytamy, że każdego, kogo Ty kochasz, kogo przyjmujesz za syna, za swoje dziecko, Ty dyscyplinujesz, Ty kształtujesz, Ty ciosasz nas, Panie, szlifujesz nas jak diamenty, jak szlachetne kamienie. Panie, pozwól nam wytrwać w tym procesie szlifowania, Panie, wytrwać na tym kole garncarskim, kiedy Twoje palce, Panie, usuwają to, co jest zbędne z nas, Panie Boże, żebyśmy stali się tym naczyniem do celów zaszczytnych, Panie, którego Ty chcesz użyć w potężny sposób, którego Ty chcesz użyć zgodnie z powołaniem, Panie, ale we właściwym momencie. Panie, ja błogosławię siebie, bo tak bardzo potrzebuję Twojej pomocy, żeby wytrwać, Panie Boże, żeby być w tym procesie przemiany. Ja błogosławię każdego z nas Twoją siłą, Twoją wytrwałością, cierpliwością, żebyśmy, Panie, nie schodzili z tego koła garncarza, ale poddawali się Twoim kochającym dłoniom, Panie, żeby być Twoimi współpracownikami, Panie, w odpowiednim momencie i zmieniać ten świat i nieść temu światu Twoje przesłanie. Przesłanie o Jezusie Chrystusie, który ukochał grzeszników, oddał swoje własne życie za nich, żeby oni mogli na wieki nie doświadczać śmierci, ale doświadczać na wieki, na całą wieczność nieskończonego i doskonałego życia, Panie. Tak bardzo Ci dzisiaj za to dziękujemy, wspominając to, co zrobiłeś. Panie, oddajemy Tobie chwałę i cześć i kochamy Ciebie. Amen.